Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w następnym odcinku z modzikami i mam tutaj cudowne mebelki dla was, bo są przeogromnie wspaniałe. Oczywiście na ekranie jak zwykle pojawi się wam twórca tych cudowności, no i chodźcie zobaczyć, jaki tutaj pokoik stworzyłam. Jest to pokoik dla dzieciaków. Tak jest, dla dzieciaków. Mamy takie przepiękne mebelki, które przepięknie również prezentują się z rzeczami z gry. Także co, no tak one tutaj wyglądają. Taki oto pokoik stworzyłam na prędkościach, żeby wam pokazać po prostu, jak ładnie one łączą się tutaj z rzeczami z gry. No i co, kochani, nie ma co przeciągać, tylko lecimy do oglądania wszelkiej kolorystyki właśnie tych mebli. Także co, mamy tutaj tyle tych cudowności i chodźcie zobaczyć, jakie piękne mamy tutaj kolorki. Są one cudowne. Cudowne. I możemy sobie właśnie tutaj łączyć na wszelkie sposoby, jakie tylko sobie wymarzycie. Myślę, że warto sobie pobrać właśnie ten pakiet modów, ponieważ nieraz nam brakuje do umeblowania czegoś właśnie takiego. Ten kosz tutaj, na którym możemy sobie usiąść, taki zwisający z sufitu, po prostu mnie urzekł. To wszystko jest tak pięknie wykonane i widzicie, tutaj mamy też różne wysokości. Oczywiście linki znajdziecie w opisie, jak i w przypiętym komentarzu tego filmu. Bardzo proszę, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć właśnie ten film. Dodajcie komentarz, czy chcecie więcej takich materiałów. Ja postaram się właśnie takie krótkie, zwięzłe i na temat materiały wam publikować, abyście szybko mogli sobie obejrzeć, czy właśnie takie rzeczy chcielibyście mieć w swojej rozgrywce. Mamy też tutaj takie łóżeczko cudowne dla dzieci. Jest ono po prostu przepiękne. Mamy takie ozdoby również na sufit. Takie kwiatki, oto widzicie. Jest to po prostu boskie. I tak samo mamy o różnej wysokości. Także to jest po prostu rewelacja. No, czy to nie prezentuje się zjawiskowo pięknie? Jest to cudowne. Mamy również taki włochaty dywan. Kto by nie marzył o włochatym dywanie? Koniecznie daj łapkę w górę, jeżeli też chciałeś mieć taki włochaty dywan. Chyba, że nie chciałeś. No to jestem ciekawa, to napisz w komentarzu, jaki dywan wolisz. Czy taki włochaty, czy jednak taki z krótkim włosiem. Mamy tutaj również taką oto wielką, gigantyczną szafę. No, kto by pomyślał, taką wielką szafę? Co tam te dzieci chowają? Jest po prostu kozacka. Ta szafa jest kozacka. Piękna jest, po prostu piękna. Do tego pokoiku mi się nie zmieściła, ale jest ona po prostu boska. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o takim tutaj pakieciku. Ja bym powiedziała, że to są takie a la kolekcje, ale za nie nie płacimy, są darmowe. Także bierzcie i cieszcie się z tego wszyscy. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Cześć!